Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Robert Banasiewicz, jestem psychoterapeutą, jestem też pedagogiem. Prowadzę Dom Rehab, prowadzę gabinet Rehab. Pracuję na górce w Saint-Tropez i z tej górki w Saint-Tropez właśnie gadam dzisiaj do tego sitka tu, aby opowiedzieć, a właściwie potowarzyszyć w opowiadaniu takiej historii. Nie pamiętam kiedy siedziałem ostatni raz przed tym sitkiem, ale pamiętam, że do takiej historii przygotowywałem się 7 miesięcy temu. 7 miesięcy to szmat czasu. Zobaczcie, jak wiele się wydarzyło. Wybuchła wojna na Ukrainie, COVID przestał być ważny. Wiele rzeczy musieliśmy sobie przewartościować, innych ludzi obejrzeć wokół. Ale są takie rzeczy, które się nie zmieniają. Na górce w Saint-Tropez pracujemy niezmiennie. Przychodzą nowi ludzie, inni odchodzą. Ich rodziny ciągle czekają, żeby ich zauważyć. Zauważam ich zatem i stąd ta taka historia. Dawno też nie słyszałem głosu pani Moniki. Zastanawiałem się, czy przy takiej historii pani Monika będzie a propos, ale myślę, że będzie. Zresztą pani Monika jest zawsze a propos. Możecie jej posłuchać w olsztyńskim radio. Robi całkiem fajną muzykę. Przedstawia tę muzykę, ale robi też inne fajne rzeczy. Spotyka się z dzieciakami. Pilnuje, żeby nic złego nie wydarzyło się zwierzakom. Zatem, pani Moniko, kilka słów wstępu. Robert Banasiewicz, terapeuta i pedagog. W terapii pracuje od 2004 roku. Jest absolwentem olsztyńskiej uczelni i lubelskiego KUL-u. Jako ekspert uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych nadawanych m.in. w rozgłośni TOK FM, Radiu Olsztyn czy programie drugim Telewizji Polskiej. Zainspirowany książką Wiktora Osiatyńskiego pod tytułem Rehab, stworzył w 2016 roku prywatny dom terapeutyczny Rehab. Jak sam mówi, każdy jest wystarczająco dobry, żeby zmienić swoje życie dowolnie i w każdym momencie. No i to się nie zmieniło od tych 7 miesięcy, rzeczywiście tak myślę. Myślę, że każdy może zmienić swoje życie dowolnie, w dowolnym momencie. I niezmiennie także jestem wdzięczny pani Monice za to, że użyczyła swojego głosu, żeby tego dżingla zmajstrować. Takiej wdzięczności mam sporo w sobie. Mam też wdzięczność wobec... No właśnie. Zanim przejdę do tego, wobec kogo mam jeszcze wdzięczność, chcę wam powiedzieć o tym, co jeszcze przez 7 miesięcy się wydarzyło. Otóż COVID, który się pojawił, otworzył takie wrota, takie drzwi, o których istnieniu wcześniej nie myślałem. To znaczy korzystałem z nich już, czyli z pracy zdalnej od jakiegoś czasu jeszcze przed COVID-em. Natomiast to był tylko procent tej pracy, mojej pracy terapeutycznej, wykonywanej zdalnie. Oczywiście najczęściej z ludźmi, którzy byli bardzo daleko i nie mogliśmy spotkać się bezpośrednio. COVID i ta możliwość pracy zdalnej spowodowały powstanie wielu, moim zdaniem, fajnych rzeczy. Przede wszystkim powstała grupa Reactive na twarzy książce, ale powstała też grupa, do której zabierałem się bardzo długo, to znaczy grupa dla rodzin, grupa połączeń. Cieszę się z tej grupy bardzo. Taka historia wpisuje się w istnienie tej grupy. Grupa połączeni spotyka się co drugi czwartek o 18:00. Ta grupa połączeni, ona ma jeszcze swoją kontynuację, bo co drugi czwartek spotykamy się na Zoomie, ale przez właściwie 24 godziny na dobę grupa połączeni pracuje także na Messengerze, wymieniając się energią. To są fantastyczni ludzie. Wśród tych ludzi jest Kachna. Ciekawy jestem, jak odbierzesz Kachna to, co mówiłaś jeszcze 7 miesięcy temu. Ja skądinąd wiem, że jesteś w zupełnie innym miejscu swojego życia i powiem, że mam nadzieję na drugą część naszego spotkania po 7 miesiącach na Jasnym Korytarzu, bo to spotkanie dzisiejsze w takiej historii nosi tytuł Jasny Korytarz. Dlaczego? Kachna wam to wyjawi. Taka historia. Opowieści odciśnięte w życiu, opowieści życiem napisane. Przy mikrofonie Robert Banasiewicz. Zapraszam. To cześć w ogóle. Cześć. Taka historia. Chciałem zwrócić uwagę na tych wszystkich ludzi, którzy są w tak zwanym drugim planie. Oni są ciągle w cieniu i oni są takimi świadkami. Jak jest sprawca przemocy, ofiara przemocy, to o nich wiemy wszystko. Natomiast nie pytamy o świadka przemocy na przykład, nie? Takie dziecko, które widziało, jak tato bił mamę. Na przykład, nie? Co ono ma zrobić? Jakie są procedury do tego? Nie? Także, albo co ma zrobić chłopiec, który widzi pijanego tatę leżącego w korytarzu? Co ma zrobić żona walcząca, wiesz, latami do swojego męża? Potem on idzie na terapię, wiesz, i po 8 tygodniach mówi: oh my god, ktoś mi uratował życie. A ona wtedy mówi: ej, zara, a ja? Wiesz, nie? Tyle lat, kurczę, to ja, co ja zrobiłam? A przyszło mi to też do głowy, taka świadomość moja własna, osobista, prywatna, że nigdy nie zapytałem mojej mamy, jak ona ogarnęła to wszystko, nie? I dlatego pomyślałem, że chciałbym tak ludzi popytać, jak ty to ogarnęłaś, Kaśka, jak ty to ogarnęłaś, ten swój dom i rodzinny, i potem ten już twój następny, jak ty to ogarnęłaś, jak ty się z tym uporałaś? Wiesz co, ja już to pytanie usłyszałam kiedyś i pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to nie wiem, ja nie mam nic do powiedzenia, ale trochę wiem, bo to, że jesteś świadkiem takich zachowań, to jest jeszcze nie wszystko, ty po prostu w tych zdarzeniach uczestniczysz tak na żywo, naprawdę. To nie jest tylko świadkowanie, to jest doświadczenie całej masy takich złych, bardzo silnych emocji. Wiesz co, ja w ogóle rewolucji żadnej nie zrobię i ja mam 3 rzeczy, które przyszły mi do głowy i które dla mnie są podstawowe. Po pierwsze, to jest świadomość. Można by sobie nazywać to edukacją, ale edukacja to jest takie słowo. Ale skąd ją wzięłaś, tę świadomość? Kto ci ją dał? Skąd ja ją wzięłam? Ja ją wzięłam od... To jest taka historia trochę zawiła. Dawaj, lubię zawiłe historie. Moja świadomość tak naprawdę zaczęła się wtedy, kiedy ja trafiłam w opłakanym stanie, zupełnym przypadkiem, do miejsca, które miało na ścianie tabliczkę z napisem: poradnia dla osób z uzależnieniem alkoholowym i dla rodzin. I ja weszłam do tego miejsca, to trzeba było po schodkach na górę, ja sobie tam weszłam, usiadłam na pustym korytarzu, były tam jakieś drzwi, ale do żadnej nie zapukałam, po prostu usiadłam, tam było ciepło, tam było jasno, tam nikogo nie było i ja siedziałam sobie i płakałam. I w pewnym momencie przyszła jakaś kobieta też po tych schodach, która pracowała w tym budynku, żeby spotkać się z kobietą, która była w środku w jednym z pokojów. Wywołała ją na zewnątrz, zamieniły 3 słowa i ta pierwsza kobieta wróciła po schodach na dół, a ta druga została na korytarzu, podeszła do mnie i spytała się mnie: czy coś się pani stało? A ja patrzyłam na nią, jak wiesz, jak na powietrze i mówię do niej, że nie wiem. Więc ona znowu się mnie pyta, czy potrzebuje pani pomocy. I ja znowu jej powiedziałam, że nie wiem. I ona mi powiedziała wtedy, że ona ma teraz pacjenta, ale bardzo chętnie za 20 minut ze mną porozmawia, jeśli mogę zostać tutaj i poczekać. I ja powiedziałam tak, bo wiesz, to było takie miejsce dla mnie bezpieczne, takie ciche, spokojne, jasne miejsce, w którym mogę usiąść i odpocząć, bo ja biegłam, ostatnich kilkanaście lat biegłam. Ja byłam w takim ciągłym biegu. I od tej kobiety tak naprawdę się wszystko zaczęło, ona mi uratowała życie. Ta pani psycholog z poradni dla osób z uzależnieniem i dla rodzin osób z uzależnieniem alkoholowym. A zanim ja do niej poszłam, dzień wcześniej byłam u lekarza medycyny pracy. To też był przypadek z tego powodu, że musiałam mieć jakąś tam pieczątkę do pracy, że mogę tą pracę wykonywać. Więc po prostu poszłam do człowieka i u niego w gabinecie był taki stojak, wysięgnik, nie wiem jak to nazwać, na którym był wielki plakat, taki usztywniony wielki plakat. I na tym plakacie były etapy choroby alkoholowej. Ja się wpatrywałam w ten plakat, chociaż nie po to tam przyszłam. To był obraz, który jakby mi tą świadomość zakiełkował. Na tym plakacie były etapy choroby alkoholowej i w pewnym momencie tego koła, bo to było w kole przedstawione, był ciąg alkoholowy, a po tym ciągu alkoholowym była taka gruba, wiesz, krecha czerwona i to była krecha z napisem śmierć. I dla mnie to było tak przerażające i dla mnie to było tak jakby... w tym momencie odkrywcze i to był pierwszy, najważniejszy punkt w moim życiu i w walce z tym, że ktoś w mojej rodzinie jest uzależniony. Bo ja wtedy się dowiedziałam, że w tym momencie, ponieważ mój mąż już wtedy miewał ciągi alkoholowe, ja wiedziałam, że w tym momencie jak nic się nie wydarzy innego, to jest tylko śmierć. A ponieważ ja mojego męża kochałam, mimo tego, że bywało fajnie i bywało strasznie, ja nie chciałam go stracić, wiesz, i w kółko myślałam tylko o tym, co ja mam zrobić, żeby on z tego wyszedł, co ja mam zrobić, ludzie dajcie mi coś, ja muszę coś zrobić, żeby on przestał. A jak spotkałam panią psycholog następnego dnia, to przez 2 lata ją spotykałam następne i ona mi mówiła, że ja mam zrobić, ale z sobą. Muszę się od tego odciąć, muszę się od tego odsunąć, muszę zająć się swoim życiem. Nie używała słowa muszę, ale ja to w ten sposób pamiętam teraz. Rozumiem. I ja to przyjmowałam do wiadomości. Ty potrzebujesz mieć swój kawałek świata. Ty zajmij się sobą. Ty odsuń się od tej choroby. To jest choroba, twój mąż jest chory. To też jest coś, co ja wtedy zrozumiałam, bo wiesz jak to jest, to się mówi, że a to taki łobuz i w ogóle jak on może i takie tam inne, a w pewnym momencie dochodzi do ciebie, uświadamiasz sobie, że to jest choroba. To jest człowiek, który jest chory. Natomiast jak pani psycholog zaczęła mi mówić, że powinnam się zająć sobą i to ja muszę u siebie coś pozmieniać, to u mnie się, wiesz, takie o chwileczkę, gdzieś mi tam w głowie zaświtało, to ja mam siebie zmieniać, słuchaj, chłop mi tutaj, wiesz, jakieś dziwne rzeczy robi, życie nam się rozsypuje, ja staję na głowie, żeby je sklejać i to ja się mam zmieniać. To było coś, z czym ja się wtedy nie zgadzałam, ale to kiełkowało, wiesz, kiełkowało. Ja wracałam do domu, ja za namową, po tych spotkaniach za namową tej pani psycholog przeprowadziłam rozmowę taką z tych poważnych, trudnych rozmów z moimi dziećmi, żeby one wiedziały, że to nie jest tak, że tata ich nie kocha, tata ich nie chce albo robi im te złe rzeczy, bo jest złym człowiekiem. Trzeba było powiedzieć dzieciom, że to jest choroba. I to też ta rozmowa bardzo dużo mi dała, bo dzieci zadawały pytania, na które ja musiałam odpowiadać. Wiesz, jak mówisz o czymś, to zaczynasz być tego świadomym. Jak milczysz o czymś, to po prostu nie wiesz, co to tak naprawdę jest. Nie umiesz tego namacać, nie umiesz tego dotknąć. Ja w każdym razie jestem obrazkowa typowo. Ja muszę mieć słowa, konkrety, obrazki. Jak to jest gdzieś tam w chmurze, w myślach, to się spycha i w ogóle się tego nie bierze pod uwagę. Ale tak, definitywnie terapia uratowała mi życie. O co pytały ci dzieci? Wiesz co, takie pytanie, które mi tkwi cały czas w głowie, to moja córka spytała, czy tata umrze. I to było pytanie bardzo, bardzo trudne, bo wiesz, ja nie mogłam jej obiecać, że tata nie umrze. Ja w ogóle zawsze tak miałam, że dla mnie dziecko to jest człowiek. On jest mały, on jest na innym etapie rozwoju niż ja, ale to jest człowiek. I nigdy nie wolno go okłamywać, nie wolno go ignorować, nie wolno go omijać. Wiesz, trzeba zejść na poziom tego człowieka i na poziomie tego człowieka z nim rozmawiać. Więc ja nie mogłam powiedzieć dziecku, tata nie umrze, tata będzie... wiesz, żył długo i szczęśliwie i wszyscy będziemy fajni, bo ja nie miałam takiej gwarancji i ja nigdy nie będę miała takiej gwarancji. Ale to było bardzo trudne pytanie. Natomiast syn nie zadawał pytań wtedy żadnych i pod koniec naszej rozmowy, kiedy córka też już nie pytała, syn powiedział, że pamiętam, że powiedział, zrobił mi się kant na spodniach. I ja wiedziałam, że on nie chce o tym rozmawiać, że dla niego to jest za dużo i to też było okej. No tak. To też było okej. To trzeba zostawić, to trzeba, wiesz, dać człowiekowi miejsce, żeby przetrawić i przemyśleć, tak? Nie możesz bombardować kogoś informacjami, których on nie chce. Tym bardziej, że to jest dziecko. Ile dzieciaki miały lat wtedy? Syn miał pewnie około 10, więc córka około 5. Może nawet troszkę mniej. Poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. Natomiast ja jakby poszłam za radą pani psycholog. Zaufałam jej na tyle, że wiedziałam, że to jest niezbędne, że te dzieci muszą wiedzieć, w czym się kręcą, tak? Bo to było ich życie. To nie było tylko moje życie, to nie było tylko życie mojego męża, to było życie moich dzieci. I to też w ogóle, że to było życie moich dzieci, to był najważniejszy powód, dla którego ja podjęłam walkę. Jakąkolwiek i kiedykolwiek, bo wiesz, ja to tam gdzieś z tyłu stałam w kącie i nie miałam prawa głosu. Wiesz, ja sama siebie tak postawiłam, ja sama siebie jakoś tak wsadziłam w wór i wywiozłam do lasu, wiesz, i w podskokach śpiewnie wróciłam świat ratować. A ty pamiętasz swój dom rodzinny, ten, z którego wyszłaś, zanim jeszcze pojawiły się ta bardzo poważna rozmowa i ten korytarz w poradni? Pamiętasz swoje życie tamto? Moje życie tamto było trudne, chociaż ja mimo wszystko byłam szczęśliwym dzieckiem, aczkolwiek u nas w domu było tak, że moja mama taka, wiesz, drobinka, malutka, 45 kg całe życie, śliczna duszyczka z 5 dzieci, z czego najmłodsze niepełnosprawne. i mąż, który był strasznie fajnym facetem, bardzo inteligentnym, wiesz, taki przystojniak, poczucie humoru, oczytany i tak dalej. No ale mocno uwikłany w chorobę alkoholową, więc zamieniał się mój tata dosłownie w potwora, jak dochodziło do czasu, kiedy pił i bił. I to były straszne czasy, a potem były lepsze czasy, jak tata nie pił, a potem znowu były straszne czasy, bo mój tata nigdy nie podjął leczenia i to też był powód, dla którego jak mój tata zmarł, to ja obarczyłam siebie odpowiedzialnością za to. Ja przyjęłam całą winę na siebie. Ja w ogóle popadłam wtedy w strasznie taki dziwny stan, bo z jednej strony ja rozpaczałam za moim tatą. Ja byłam jego w ogóle ulubionym dzieckiem, takim ukochanym, które najmniej dostało, tak prawdę powiedziawszy. Ja dostałam najmniej. I jak ja się zorientowałam, jak już byłam troszeczkę starsza, że mi więcej uchodzi na sucho, to bardzo wiele rzeczy później brałam na siebie. Jak mój tata zaczynał, wiesz, awanturę, że mu coś zginęło, to ja nie miałam pojęcia, co mu zginęło, czemu mu zginęło i w ogóle co to jest, ale ja mówiłam, wiesz co tato, bo ja to wzięłam i wyniosłam, ja myślałam, że to wiesz, ja się tamtym, a teraz to nie wiem, gdzie to jest. Żeby, wiesz o co chodzi, żeby mój brat nie dostał, tak, żeby moja siostra nie dostała, żeby moja mama wróciła z pracy i miała normalny dom. No tak to jest, jak wiesz, jak się jest w takim domu. Ja już to przetrawiłam, wiesz, ja już teraz opowiadam o tym, ja to przetrawiłam na tej swojej właśnie długiej i bolesnej terapii, tej indywidualnej wiele lat temu. Ja mojemu tacie wybaczyłam wszystko i jakby ja mojego tatę też prosiłam o wybaczenie, bo to, że ja się obarczyłam winą, to było strasznie ciężkie dla mnie. Nie bardzo przyjmowałam do wiadomości, że nie ma tam mojej winy. Natomiast doszłam do takiego momentu, że wiedziałam, że jakby ja muszę mojemu tacie wybaczyć wszystko to, co zrobił, bo ja go ciągle kocham, ale też muszę go poprosić o wybaczenie wszystkiego złego, co ja mu zrobiłam, być może mu zrobiłam. I to mnie uwolniło, dopiero to mnie uwolniło. Natomiast życie, wiesz, w takim domu, gdzie jest taka agresja i gdzie jest taka destrukcja, jest bardzo trudne i będąc dzieckiem z takiego domu jest się narażonym na mnóstwo rzeczy złych z zewnątrz, bo jakby ludzie, którzy są obok ciebie, widzą, że jesteś takim, ja to sobie nazwałam, dzieckiem niczyim, chociaż moja mama była cudnym rodzicem i wiesz, jak mogła, to nas przytulała i opowiadała nam bajki, my jak takie, wiesz, pisklęta, żeśmy się wokół niej zbierali, a ona nam opowiadała te bajki, ja te same bajki opowiadałam moim dzieciom zresztą. Niedawno mój syn jeszcze je wspominał i mówi, że to były mądre bajki, takie wiesz, z morałem, z nauką. To są bajki od mojej mamy, ale powiem ci, że właśnie no bywają źli ludzie dookoła, tak, którzy widzą, że o to dziecko się nikt nie upomni, wiesz, jemu można coś zrobić i to dziecko gdzieś tam zostanie. Ja się cieszę, że ja żyję, tak prawdę powiedziawszy, bo jako dorosły człowiek to sobie zdałam sprawę z tego, na jakie byłam niebezpieczeństwa narażona jako dziecko, przez to, że właśnie ludzie bywają źli. Ogólnie lubię ludzi, ogólnie ufam ludziom, czasem jestem wręcz naiwna, ale nie zmienia to faktu, że bywają ludzie źli, po prostu z natury. I zdarzyło mi się spotkać takiego złego człowieka. I cieszę się, że wyszłam z tego cało, że mnie, wiesz, nie udusił i nie wywiózł gdzieś, wiesz, do jakiegoś rowu. Jak miałam lat 8 i wiesz, i napadł mnie człowiek dorosły. To była napaść seksualna dziecka 8-letniego, które było drobne, które było wychudzone, ciągle chorujące. W głowie mi się ciągle nie mieści, w jaki sposób mogłam być atrakcyjna dla takiego człowieka, ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, że to był człowiek z rodziny bardzo szanowanej, znanej w okolicy. To byli oczywiście przyjaciele rodziny mojej. Przyjaciele, myślę, że to za duże słowo. Wszyscy się znali. Wszyscy się szanowali, wiesz, czapki z głów, dzień dobry panu, bo to fajni ludzie, wiesz, bogaci, mądrzy i tak dalej. Nie do końca, okazuje się, nie do końca. Także cieszę się, że żyję. Bardzo się cieszę, że żyję i że mam swoje piękne, mądre dzieci i że z mężem tworzymy rodzinę cały czas, chociaż lekko nie zawsze jest, jak to w życiu, wiesz, raz na wozie, raz pod wozem. Ja mam takiego ulubionego mojego filozofa, księdza Kaczkowskiego, nieżyjącego już, i kiedyś przeczytałam jedną z jego sentencji, myślę, że wszystkie jego książki przeczytałam, bo są strasznie fajne, i on napisał takie słowa: szukajcie bliskości w związku, nawet za cenę zranienia. Ja myślę, że to są bardzo mądre słowa. Na początku troszkę się z nimi nie zgadzałam, przez chwilę jakąś. Pomyślałam, że nie jest fajne zranienie, ale potem dotarło do mnie, że tak wygląda życie. Czasem jest fajne, czasem jest mniej fajne i trzeba się trzymać tych dobrych rzeczy, tych dobrych, trzeba dbać o dobre rzeczy, trzeba dbać o relacje. To tak jak nie zgadzałam się z tym, że w relacji, w rodzinie najważniejsze są te dwie osoby, czyli mama i tata. Jak te dwie osoby będą ze sobą dobrze żyły, będą szczęśliwe, to dzieci też będą szczęśliwe. Ja się z tym nie bardzo zgadzałam, bo myślałam, wiesz, jak się jest takim dzieckiem, które nie bardzo miało wsparcie i oparcie, to później mając dzieci, człowiek chce im dać wszystko, cały świat, skupia się na nich. Ale okazało się, że ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział nie. Najpierw relacja i później te dzieci będą szczęśliwe i spełnione. I to też było coś, co zakiełkowało w mojej głowie i na początku z czym się nie zgadzałam, ale po trochu jednak, wiesz, to się zmieniło, to się rozszerzyło, rozeszło. No i ja się z tym teraz zgadzam od wielu lat, że najpierw relacja. No ja to często tego doświadczam, nie? Że moje dzieci najpierw i są najważniejsze, że od nich wszystko zależy. To jest za dużo dla nich, one nie dźwigną czegoś takiego. To za duża odpowiedzialność. Wiesz, bo taki ten plan mój ukryty w takiej historii polega na tym, żeby przekonać ludzi, że pomimo tego, że jest XXI wiek i informacja jest na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie, każda informacja, bo ty ją znalazłaś, ty znalazłaś ten korytarz tam w tej poradni, siadłaś sobie na krzesełku i zapłakałaś gorzko, bo ktoś albo coś, albo skądś się dowiedziałaś o tym. A chodzi o to, żeby, mam taką ciągle nadzieję, że jak będziemy o tym gadać, no to w końcu ten głos się pojawi, odbije się gdzieś echem. Najpierw, jeżeli chcesz pomóc swojemu bliskiemu, to najpierw ty. Najpierw się zajmij sobą. To jest coś takiego, co ja często słyszę, jak ja mam pomóc, jak my mamy pomóc osobie pijącej, biorącej, robiącej sobie krzywdę, jak ja mam mu pomóc, no idź na terapię. No cholera, to na to nie byłem przygotowany, nie? I ciągle robimy to samo. Próbuję mu pomóc, próbuję załatwić, próbuję znaleźć, próbuję ogarnąć, odszukać. I ciągle ta metoda zawodzi, a mimo to ja znowu próbuję czegoś, co nie działa. A ty zadziałałaś. Znalazłaś się na tym korytarzu. Skąd się tam wzięłaś? To definitywnie był przypadek. Ja poszłam po prostu do mojej poradni i to było w budynku na dole. I okazało się, że moich kart, jakichś pacjenta, czy nie wiem jak to nazwać, nie ma, bo myśmy się przeprowadzali, przynieśliśmy się do tej właśnie konkretnej poradni, byliśmy w niej zarejestrowani, powiedzmy już, nie wiem dokładnie, ale powiedzmy od pół roku. Natomiast okazało się, że te moje dokumenty nie są uzupełnione, nie są wypełnione, nie przyszły z poprzedniej poradni, więc mnie tam nie ma. I dla mnie to, wiesz, jak jesteś w takim stanie opłakanym, to malutka iskierka wystarczy, że myślisz sobie, mam dość. Ja już wysiadam, ja już po prostu nic nie chcę, nie chcę nic od was, nie chcę nic od świata, nie chcę nic od tego mojego męża i jedyne co pozostaje w głowie, w moim przypadku, to było, Boże jedyny, ja muszę coś zrobić dla moich dzieci, bo ja nie chcę, żeby zostały same beze mnie. To była tylko jedna rzecz, która mi świtała w głowie, a poza tym to ja tylko chciałam takiej czarnej małej szafy, żeby do niej wejść i się zamknąć i już nigdy nie wyjść. To było coś, co taki obraz w mojej głowie non-stop przez dość długi czas. I to, że ja poszłam do tej poradni, żeby poprosić lekarza, już nie pamiętam o co, i okazało się, że mnie w niej nie ma, więc ja nawet do tego lekarza zwykłego, wiesz, pierwszego kontaktu nie mogę się dostać. To był taki ostatni gwóźdź do mojej trumny i wtedy zauważyłam tą tablicę z napisem poradnia dla rodzin i dla osób z problemem alkoholowym. I po prostu wczłapałam się na tą górę. I tak to się zaczęło. I ta góra uratowała mi życie. Definitywnie. Poszłaś sobie tą drogą i pogadałaś się z tymi dziećmi i okazało się, że one kumają coś, ale niekoniecznie potrafią o tym gadać. Może nie wszystko jeszcze. No i zaczęłaś działać. I co ty zaczęłaś robić w ogóle? I to powiem ci, potem to się działy takie rzeczy, przed którymi się bardzo wzbraniałam zawsze. Bo na przykład dowiedziałam się, że gdyby groziła mi jakakolwiek przemoc, czyli jakiekolwiek działanie zmuszające mnie do zrobienia czegoś, czego nie chcę, przy użyciu czy to siły, czy nie wiem, jakaś przemoc, nie wiem, ekonomiczna, jakakolwiek inna, to jest definitywnie przemoc. Ty wiesz, że ja tego nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, bo żyjemy w świecie, w którym jak, wiesz, facet pokrzyczy na kobietę, na swoją żonę, to wszyscy mówią, oj, tam nic się nie stało, tak? Wielkie halo. No przecież normalne, że facet się napije i powrzeszczy. A że ją tam jeszcze okłada czasem, no biedna ta kobieta, wiesz, no ale no co zrobisz, no takie jest życie, nie jest takie życie. Ja dostałam jasną, wyraźną, klarowną informację, gdyby ci kiedykolwiek, cokolwiek groziło i byłoby to przemocą, czyli coś, czego nie chcesz zrobić sama z własnej woli, natomiast jesteś do tego zmuszona, możesz zadzwonić po policję. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi, Robert, do głowy zadzwonić po policję z powodu tego, że mój mąż się zachowuje niewłaściwie. Nigdy w życiu. Natomiast wtedy przyszedł taki dzień, kiedy, pamiętam, ja wróciłam z pracy, dzieci były w domu i mój mąż skądś tam wrócił i był nietrzeźwy. Więc ja powiedziałam, okej, to ja wychodzę. A on powiedział do mnie, nie wychodzisz. Więc ja wzięłam swoją torebkę i tak byłam ubrana, bo przed chwilą weszłam do domu. Powiedziałam dzieciom, wychodzimy i chciałam wyjść. A mój mąż złapał za tą torebkę i powiedział, zostajesz w domu. I dla mnie to była przemoc, bo ja się o tym już dowiedziałam. Ja już się dowiedziałam, że to jest przemoc. Słuchaj, wzięłam telefon, zadzwoniłam po policję. Było mi z tym strasznie źle, niewyobrażalnie źle. Zadzwoniłam po policję, bo wiesz, jakby nie mogłam czekać, żebyśmy, nie wiem, zaczęli się przepychać, szarpać, bić. I przyjechała policja i to też był taki moment, który mnie uświadomił, bo pan policjant, który rozmawiał ze mną, spytał się mnie dosłownie kilka razy, czy mąż panią uderzył. Nie uderzył, więc on mi powiedział, jeśli by panią uderzył, to my go zamkniemy. Więc ja, wiesz, nie wymyślałam historii. Miałam wystarczająco poważne problemy, nie musiałam ich wymyślać. I znów mówię, nie uderzył mnie. I ten człowiek się mnie spytał, pracuje pani? No tak, gdzie pani pracuje? Powiedziałam, gdzie pracuje, jak długo jesteście małżeństwem, a czy mąż pracuje? No czasem pracuje, czasem nie pracuje. A on mi powiedział, taka krótka piłka, dlaczego pani się nie rozwiedzie? I mnie znowu klapki spadły, wiesz, z oczu. I jak ci ludzie wyszli, to ja ciągle myślałam o tym, co on powiedział. Dlaczego pani się nie rozwiedzie? Dla niego to było takie, wiesz, takie oczywiste. Co ty tu robisz, kobieto? No i pomyślałam sobie, że chyba jednak muszę. Bo te rozmowy takie, wiesz, z moim mężem, wiesz, to musi się coś zmienić, bo nie przetrwamy, bo to się źle skończy, bo przestanie nasze małżeństwo istnieć, to ciągle było za mało. Więc dnia pewnego złożyłam te dokumenty do sądu, żeby się rozwieść. I dopiero jak list przyszedł do mojego męża i jak mój mąż go przeczytał, to zrozumiał, że to się dzieje naprawdę. Na końcu się nie rozwiedliśmy i dobrze, że się nie rozwiedliśmy, ale wiesz, musisz to zobrazować, tak? Temu człowiekowi też musisz pokazać, to nie jest tylko gadanie. To nie jest, że ja sobie gadam, a ty mnie ignorujesz. Wiesz, bo to jest bardzo demoralizujące, wiesz, bo to dalej rozwija, utrwala to zaburzenie. Ja to obserwuję, przecież ja od lat w tym pracuję i widzę, w jaki sposób to zaburzenie jest pielęgnowane, z determinacją pielęgnowane. A tak naprawdę ty mówisz o tym po raz pierwszy. Postawiłam coś na wzór, coś na kształt granicy. Postawiłam granicę sytuacji, która się dzieje, jakiemuś złu, które toczy jakiemuś syfowi, które zabija moją rodzinę. Ja postawiłam granicę. Postawiłaś też granicę swoim zachowaniom, uległości, tej niewiedzy, tak? Bo to też nie poszłam po świadomość i to jest postawienie granicy tej mojej niewiedzy. Czasem mam wrażenie rozkosznej niewiedzy. Ojej, zawsze mogę powiedzieć, tak, nie wiedziałem, nie? I ja wiem, że on nie wiedział, na pewno, czy ona nie wiedziała, ja to kumam, tylko... To jest bardzo wygodne, wiesz, nie wiedzieć jest bardzo wygodnie, bo jak coś sprecyzujesz, nazwiesz i to jest problematyczne, no to kurde, już wtedy musisz zacząć coś robić, tak? Coś z tym trzeba zrobić, tak, o to chodzi. Tak, a dopóki udajesz, że tego nie ma albo bagatelizujesz, oj, tam nic się nie dzieje, to możesz sobie spokojnie dalej, wiesz, ale to jest straszne, Robert, to nie jest tak, że to nic nie robienie wynika z tego, że człowiek jest leniwy, to nie jest lenistwo. To są... Nie, ja myślę, że to są te takie, wiesz, objawy tego tak zwanego syndromu helsińskiego czy sztokholmskiego, różnie to nazywają, wiesz, jestem bardzo mocno połączony ze sprawcą. A poza tym, jakby nie czując żadnego wsparcia z zewnątrz, czujesz się strasznie słaby i nie widzisz żadnego światełka w tunelu i nie widzisz żadnej drogi wyjścia i myślisz sobie, nie poradzę sobie, nie dam rady, co ja mam, ja nic nie wiem, wiesz, i naprawdę nic nie wiesz i dopóki nic nie wiesz, to faktycznie nic nie zrobisz. A jak zaczniesz się dowiadywać, jak ktoś ci zacznie pokazywać i nawet jak się z tym nie zgadzasz, to wcześniej czy później to wszystko się gdzieś tam w głowie zaczyna układać. Nawet jak ci nie odpowiada, nawet jak ciągle jest ci źle, nawet jak mi ten policjant powiedział, dlaczego pani się nie rozwiedzie. I wiesz, pierwsza myśl taka, a co ja mam zrobić, wiesz, ja tutaj sama sobie nie poradzę, ja sama sobie nie opłacę rachunków, ja sama nie utrzymam dzieci, ale tak naprawdę to wiesz, natychmiast ci się łączy z tym pytaniem, które przed chwilą ci policjant zadał, czy pani pracuje, tak, czy mąż pracuje, czasem tak, czasem nie. Czyli kto tu kogo utrzymuje. Tak, i zaczyna ci się klarować, że kurczę, to nie jest tak, że ja sobie nie poradzę. To nie jest tak, że wiesz, że ja jestem beznadziejna, jak wielokrotnie w swoim życiu usłyszałam na różnych etapach mojego życia, bo ja nie mówię tu tylko o małżeństwie, bo mówię, to nawet w szkole, wiesz, jako dziecko zapomnisz jednego słowa w wierszu, chociaż ja zawsze byłam to dziecko bardzo mądre, w 100% przygotowane, z wyciągniętą ręką do odpowiedzi. Ja musiałam wszystko wiedzieć, wszędzie, wiesz, być na 100% w pełni. Strasznie to jest męczące, to jest katorga. Natomiast też są takie sytuacje, że znajoma twoich rodziców staje przed tobą i twoją mamą i mówi, wiesz co, ta twoja córka to jest taka fajna, mądra dziewczyna, z nią się rozmawia jak z dorosłym człowiekiem, a mnie stawały łzy w oczach, bo ja chciałam być dzieckiem. Ja nie chciałam być dorosłym człowiekiem. Dla mnie to nie była pochwała. Dla mnie to było coś, z czym ja się w ogóle nie zgadzałam. Ale niestety tak to życie wyglądało w tamtym czasie. I wiesz, i to są takie rzeczy, które człowiek później za sobą ciągnie, wchodzi w dorosłe życie, wchodzi w związek i niestety ciągnie dalej. Tak? I granice to jest druga część tego mojego planu na to, żeby wyjść, a trzecia część mojego planu to są konsekwencje, czyli konsekwentne pilnowanie swoich granic, konsekwentne walczenie o swoje ja, o swoje życie, o swoje jestestwo, o swoje szczęście, o swój świat. 3 rzeczy. Po pierwsze świadomość, po drugie granice, bardzo wyraźne, bardzo ostre, porządne granice i po trzecie, jak dotykasz moich granic, lepiej się odsuń. I to trzecie jest też bardzo ważne. Same granice nie wystarczą, jak nie ma konsekwencji. Bo można je bardzo, wiesz, mocno, głośno ustawić, ale ktoś podejdzie i wiesz, i popchnie ten twój płotek i on się przewróci i ty machniesz ręką. Dobra, bo on jest fajny człowiek, ogólnie rzecz biorąc i czasem się nawet uśmiecha, to ja se to potem naprawię, tak? A on ci wejdzie w ten ogródek coraz głębiej, coraz dalej, coraz bardziej. Mówiąc o konsekwencjach, masz na myśli konsekwentne działania. Konsekwentne pilnowanie swoich granic. W tym konkretnym temacie. Aha, bo jeszcze są te konsekwencje takie, które poniosę, gdy postawię granice. To nie ma bata, poniosę konsekwencje tego, nie? Nagle ktoś się zdziwi, jak to do tej pory mogłem, a teraz nie mogę, w ogóle o co chodzi, nie? Dostanę jakimś takim ostracyzmem, wiesz, bo to zła kobieta, nie? On tak się stara, taki dobry chłopina, no czasem trochę wypije, a to zła kobieta go zostawiła, ale też to o mężczyznach jest, tak? Bo przecież to nie tylko, no, przecież faceci piją, choć rzeczywiście jesteśmy w większości niestety jako gatunek wymierający powoli. Te konsekwencje trzeba ponieść, to za każdym razem, kiedy zaczynam dokonywać zmiany, albo ja pracuję z ludźmi, którzy mówią, dobra, chciałbym coś zmienić w swoim życiu. Na początku gadają, okej, chciałbym, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Potem wchodzą na ten level up, wiesz, i mówią, chciałbym coś zmienić w moim życiu, natomiast nie mają zielonego pojęcia, że zmiana, której chcą dokonać, to nie będzie zmiana na lepsze, tylko zmiana na nowe. To potem gdzieś w miarę upływu czasu, w miarę rozwoju, w miarę mojej pracy też wewnętrznej, osobistej, okazuje się, że poprawia jakość mojego życia. Jak poprawia jakość mojego życia, no to też i wszystkich innych ludzi, którzy są w tej konstelacji. Ale na początku niestety ta zmiana jest na nowe i to bywa przerażające. Nagle znikają znajomi z kontaktów, bo się okazuje, że no wszyscy to wiedzieliśmy, ale czy trzeba zaraz o tym głośno mówić? Albo dopóki pił, to było ok, nagle poszedł do AA i to w ogóle jest skończony już wtedy. To jak ja pójdę? Ja się wstydzę tam pójść, albo coś takiego. Nie, to są te konsekwencje, o których ja gadam. A ty miałaś takie konsekwencje tego, że postawiłaś granice, byłaś konsekwentna w ich przestrzeganiu i dostałaś obuchem? Dostałam, nie spodziewając się tego, co dostanę. Byłam bardzo zdziwiona i byłam bardzo rozczarowana, bo dostałam od kobiety, którą też na swój sposób kochałam, ale jakby ona w zły sposób pojęła to, co się dzieje w moim i mojego męża życiu. Zechciała go bronić, w kiepski sposób zechciała go bronić, bo jakimś cudem pomyślała, że atakując mnie zrobi coś dobrego. Nic dobrego z tego nie wyszło, nic się nie zmieniło dla mnie, nic się nie zmieniło dla niego, poza tym, że ja trochę jednak straciłam szacunku dla niej, który miałam wcześniej, więc ja poniosłam konsekwencje. To było chwilowe, kiedy było mi przykro, kiedy było mi z tym źle, dawno się z tym uporałam, pogodziłam, to nie były moje słowa, to nie było moje myślenie, więc jakby ja tego nie przyjmuję do siebie. Wiesz, to jest bardzo trudna sztuka i mi się ona najczęściej nie udaje, ale czasem się udaje, żeby nie przyjąć do siebie tego, co mówi ktoś inny. Tak, żeby nie wziąć czegoś, co nie jest moje. Tak, to jest bardzo, bardzo trudna sztuka i najczęściej ja popadam w taką, wiesz, rozpacz, jak można mi tak powiedzieć, jak można mi tak zrobić i wiesz, jest mi tak źle i mam serce złamane, ale czasem jest tak, że myślę sobie, okej, to nie są moje słowa, to nie jest o mnie. Możesz mieć takie zdanie, oczywiście masz do tego pełne prawo, tak? I jeśli chcesz, możesz tak myśleć, ja jestem od tego z daleka, ja idę swoją drogą. I to jest bardzo, bardzo zdrowe, ale bardzo trudne do zrobienia. Ale to była taka najważniejsza wtedy rzecz, która mnie dotknęła, dlatego że dotknęło mnie trochę jeszcze też innych takich, wiesz, wylewów złości z rodziny, że co ja robię i jak tak można i tak dalej, ale to były osoby, których ja jakby nie kochałam, nie szanowałam, wiedziałam, że nic mnie z nimi nie łączy, niczego innego się od nich nie spodziewałam zresztą, więc to było coś, co w ogóle pominęłam, tak? Natomiast jedna osoba sprawiła mi przykrość. W ostatecznym rozrachunku to było trochę utraty szacunku do tej osoby w moich oczach, natomiast nie zmieniło zupełnie stanu rzeczy, ale wtedy, to, że my żeśmy się nie rozwiedli, to też była taka śmieszna historia, bo kobieta, pani sędzina, która miała prowadzić naszą pierwszą rozprawę, rozchorowała się i przez 3 miesiące mieliśmy ją odroczoną. W międzyczasie mój mąż mnie poprosił o odsunięcie tego w czasie, czego ja nie chciałam zrobić oczywiście, bo to już za dużo się to wszystko, tak wiesz, te gumowe granice są bardzo niebezpieczne, bo ciągle tą gumą dostajesz. Więc ja nie chciałam o tym rozmawiać, w ogóle nie chciałam tego przesuwać, chciałam, żeby zostało tak jak jest, bo już jakby klamka zapadła, ale mój mąż postanowił wyjechać z kraju i poprosił mnie, żebyśmy to zostawili tak jak jest, żebyśmy zostali małżeństwem. Nie będziemy mieszkali z sobą, nie będziemy, wiesz, pod jednym dachem, on w niczym nie będzie mi zagrażał, on nie będzie w niczym zagrażał naszym dzieciom, my będziemy spokojnie żyli tutaj, on tam. I zostawmy to tak jak jest, może coś się kiedyś zmieni i... Po jakimś czasie ja zadzwoniłam do mojej mamy i to jest akurat fajna historia, bo ja zadzwoniłam do mojej mamy oczywiście po wiadomą odpowiedź. Moja mama, strasznie miła, dobra osóbka z uśmiechem na buzi całe życie. Nie spodziewałam się zupełnie innej odpowiedzi od niej niż tą, którą dostałam, więc myślę, że zrobiłam to specjalnie, tak z czasem sobie myślę. Zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam, mamo, co ja mam zrobić? Wiesz, on wyjechał, jego nie ma, my sobie tu spokojnie żyjemy. Powiedz mi, co ty byś zrobiła na moim miejscu? Czy ty byś jednak ciągnęła ten rozwód? I moja mama powiedziała, dziecko, zostaw to. Zrób jak chcesz, ale może jednak zostaw to. Żyjecie oddzielnie. Może kiedyś czas pokaże, że będzie inaczej. I tak jak mówię, to jest wręcz dla mnie śmieszne, ale ja dosłownie po to do mojej mamy zadzwoniłam. Wiesz, wiedziałam, do kogo zadzwonić, tak? Nie zadzwoniłam na policję i nie spytałam, panie sierżancie, niech mi pan powie, jeśli mój mąż kiedyś wytargał moją torebkę, czy ja powinnam się z nim rozwieść, czy nie? Tylko zadzwoniłam do mojej mamy. No i w ten sposób się nie rozwiedliśmy i dobrze, bo nam się całkiem żyje wiele lat więcej. Chociaż oczywiście po drodze były różne tam siupy i przewroty, aż dnia pewnego... Oj, to jest w ogóle granica, która była ostateczną, kiedy mój mąż trafił do ciebie, do ośrodka. To ja, wiesz co, on mi nie zagrażał wtedy w żaden sposób. On po prostu zachowywał się, miał takie zachowania już bardzo mocno autodestrukcyjne, takie namacalne. I ja już widziałam to przybliżanie się tej śmierci z tej tablicy pierwotnej u lekarza medycyny pracy. I to był moment, w którym pomyślałam, że... Ja dłużej już tego, wiesz, tej niepewności, tego napięcia nie zniosę, bo ja czułam się dosłownie jako osoba, która ma współudział w zabijaniu mojego męża. I tego już było stanowczo za dużo dla mnie i poprosiłam go, żeby albo podjął leczenie, jeśli chce, albo żebyśmy się rozstali, bo ma prawo żyć tak, jak chce. Ja rozumiem, że on jest dorosłym człowiekiem, wolnym człowiekiem i może mieć inne potrzeby, od życia niż ja, tylko że ja żyć tak dłużej nie będę, bo nie mogę, nie dam rady. I to wtedy zapadła decyzja, która zresztą potem była przez niego negocjowana wielokrotnie, bo to wiesz, to było tak, że w tym samym dniu moja córka znalazła to miejsce, w którym ty wtedy pracowałeś, do którego mój mąż trafił. Tego samego dnia ty potwierdziłeś, że powiedzmy, wydaje mi się, że to był poniedziałek i mój mąż miał być u was w sobotę, więc to był bardzo krótki czas. Najlepiej to jakby był tam we wtorek, ale się nie dało. I między poniedziałkiem a piątkiem to ja byłam wielokrotnie proszona o to, żeby jednak może zmienić zdanie. Wiesz co, Kasia, może damy radę, ja nie będę, za jakiś czas pójdę, daj mi odetchnąć, daj mi odpocząć. Ja już naprawdę, ja wiem, że ja mam problem, ja to zrobię, ale troszkę później, wiesz, i cały czas to samo, tak? Tylko że ja już byłam na takiej drodze bez odwrotu. Ja ciągle powtarzałam jedno, nie ma problemu, nie musisz pójść do ośrodka, nie musisz się leczyć, nie musisz podejmować żadnych terapii, ale w takiej sytuacji musimy się rozstać. No i trafił pod twe skrzydła, rozpostarte. Ty tam powiedziałaś bardzo ważne słowa, które ja często powtarzam. Moja żona mówi, że wtedy jej się robi zimno, kiedy ja to mówię, bo ja czasem mówię wprost, jeżeli tak dalej sytuacja będzie wyglądała, to niech mu pan, pani kupi trumnę i postawi w pokoju. Ona już będzie przygotowana. Tak. Tak, bo ta sytuacja tak się zakończy. To, co ty powiedziałaś, ja biorę, to jest współudział. Wiesz, ja bym chciał, żeby to tak też wybrzmiało, bo to musi czasem zabrzmieć właśnie tak. To jest cholernie niebezpieczne zaburzenie. Nie? Kończy się śmiercią, szpitalem albo więzieniem. I to przedwczesną, bardzo młodych ludzi, nawet jeżeli to jest dorosły mężczyzna, to nadal nie jest czas na umieranie. Jeżeli ktoś ma 40-50 lat, to nie jest czas na umieranie. Przecież umierają dużo, dużo młodsi. Nie? Jedna z ostatnio umarła dziewczynka, która dopiero co skończyła 18 lat. Więc to są w ogóle dramaty. Ale trzeba też o tym tak wiedzieć, nie? Że to jest takie choróbsko, to jest takie coś, co mnie tak zasysa, tak mnie wciąga, że ja zaczynam to coś pielęgnować. Ja zaczynam tego potwora pielęgnować. Zaczynam go karmić. To jest jak pasożyt w ogóle. I w tym momencie to choróbsko przesłania. Ja już nie widzę tego człowieka. Nie? Ja już nie widzę tego gościa. Ja już tylko widzę potwora i karmię tego potwora. To choróbsko. Ty przestałaś karmić, postawiłaś granicę, nie cofnęłaś się. Dziś jest okej. Dziś jest okej, tak, jest okej. Ja się nie spodziewałam sukcesów i spektakularnych, wiesz, zakończeń tematu, dlatego że mój stary to jest twarda sztuka, wiesz. To jest strasznie twarda sztuka i ja nie miałam jakby wielkich nadziei. Ja czekałam na jego powrót, owszem. Ja chciałam mu dać miejsce, do którego może wrócić, w którym może się poczuć na tyle komfortowo, żeby mieć siłę walczyć. Natomiast nie chciałam mu dać żadnego komfortu, który mu pozwoli wrócić, wiesz, na dawne tryby. To kolejna bardzo ważna sprawa, wiesz o co chodzi, to jest tak ważne, ja przecież obserwuję tych ludzi wychodzących od tylu lat, wiesz, ja 18 lat pracuję w tym i ja widzę te rodziny, które przyjeżdżają po nich, przywożą kwiaty mnie, albo czekoladki komuś tam, wiesz, ja widzę tego gościa, któremu rozłożono już czerwony dywan, wiesz, oto gwiazda wraca, nie? A ja pamiętam przecież dobrze, kiedy ja powiedziałem mojej mamie, mamo, ja już 2 lata nie biorę narkotyków, a moja mama powiedziała, no a ja 60. Ja sobie pomyślałem, kuźwa, żadnego czerwonego dywanu nie było, nie? Bo to wiesz, cały czas ten ośrodek nagrody w płacie czołowym, on na to czeka, on czeka na kwiaty, on czeka na tę, wiesz, orkiestrę dętą, która zagra to i krzyczą welcome home, nie, nareszcie. A tu nie, a tu cisza, a tu ej, no dobra, jesteś, fajnie. Ja ci powiem, jaka u nas była orkiestra dęta. U nas była taka, że wtedy, kiedy mojego męża nie było, ja sobie odnowiłam, wyremontowałam sypialnię, była bardzo ładna i przyjemna, więc pomyślałam, że też się ucieszę, jak wróci. Pojechałam po niego w dniu, w którym przyjechał. Jadąc do domu, po drodze rozmawialiśmy o rzeczach mało ważnych dla mnie. Nie wiem, czy mało ważnych, w każdym razie nie najważniejszych, bo ciągle mi coś tam opowiadał, wiesz, o ludziach, których spotkał, a ten był fajny, a ten był fajne. To są tak zwane small talki, tak? To takie zapełniacze. Więc żeśmy sobie o tym rozmawiali. ale ja miałam przygotowaną mowę powitalną od długiego czasu, więc jak weszliśmy do domu, zaprowadziłam go na górę, pokazałam mu tą nową sypialnię, usadziłam go na łóżku, usiadłam obok i powiedziałam: bardzo się cieszę, że wróciłeś, wiem, że bardzo dużo pracy wykonałeś, ale chcę, żebyś wiedział jedno, w tym domu nikt nie będzie cię traktował jak jajko. My tu żyjemy, my tu codziennie pracujemy, my tu codziennie dbamy o to, żeby nam było dobrze i to samo musisz zrobić ty. To się może udać. Ja wiem, że dla ciebie to jest ciężka praca, ale pamiętaj, nikt nie będzie do ciebie podchodził z taryfą ulgową. Myślę, że te słowa były dla niego przykre, może były mało zrozumiałe wtedy, ale ja musiałam je powiedzieć. Wiesz, musiałam mu pokazać, albo jesteś z nami, albo niekoniecznie. Masz wybór, wciąż masz wybór. Ale wiesz, to jest dalsza część tych granic, nie? Jakby przedstawienie, zobacz, to jest pewne terytorium. Na tym terytorium będziemy się poruszać oboje albo oby czworo. Nie? Oby czworo jeszcze nie? Wtedy, tak. No, wiesz, w bardzo konkretny sposób. To nie jest tak, że ja cię będę jakoś tam ograniczała, ale też nie będę jakoś tam specjalnie ciągle zachwycała się każdym twoim pierdnięciem, tak? Działamy, ty jesteś mąż, ja jestem żona, ty jesteś ojciec, ja jestem matka i jedziemy, nie? Czyli gramy w przedstawieniu co się nazywa rodzina. No to mamy, to jest nasza rodzina i gramy to. To super było. To tak rzadko się dzieje, to jest bardzo trudne. Bez tego udziału, w którym ty byłaś tak długo przecież, nie? I nadal przecież jesteś, no przecież ja cię widuję na grupie, tak? Ja wiem, że ty ciągle w tym wszystkim działasz dla siebie, tak? Ale wiesz, to jest coś takiego, co ja próbuję ludziom przekazać. Jeżeli robisz coś dobrego dla siebie, dobrego, niewygodnego, dobrego, czyli to najtrudniejsze, to co ty tam na tym korytarzyku zrobiłaś, nie? To co potem pod tym korytarzyku zrobiłaś dalej, że to było cholernie trudne, wezwij policję, załóż kartę, złóż pozew rozwodowy, albo wiesz, to są najtrudniejsze rzeczy, które miałbym do zrobienia, ale w efekcie one okazują się dobre. Jeżeli robisz rzeczy dobre dla ciebie, to najczęściej one są dobre dla wszystkich. One są dla wszystkich trudne, bo ta rozmowa, wiesz, z twoimi dziećmi, przecież cholernie trudna. Ta rozmowa po powrocie twojego męża do chaty, no to następna trudna rzecz dla wszystkich. Ale one robią się, w efekcie są dobre dla wszystkich. Ja patrzę, jak ty robisz te rzeczy dobre dla siebie, a jednocześnie trzeba przecież wiedzieć, że ciągle jest co robić, nie? Ciągle jest co robić, to prawda, wiesz, to, że ja bym nie chciała, żeby ktokolwiek pomyślał, że ja zwalam winę na moją rodzinę, na mojego tatę i tak dalej, zupełnie nie. Natomiast złożyło się tak w moim życiu, że jakiegoś dnia, ja kompletnie nie wiem kiedy, zupełnie wcale nie wiem kiedy to się wydarzyło, nie wiem dlaczego to się wydarzyło, ja sama siebie zapakowałam w ten wór i wywiozłam do lasu. I przyszedł taki dzień, że mnie się zachciało... A wiesz, dlaczego przyszedł taki dzień, Robert? Dlatego, że widzisz, i to jest znowu świadomość. Ja twój profil obserwowałam od dawna, jakieś twoje wystąpienia, jakieś informacje i tak dalej. Sobie czytam, lubię sobie poczytać, z różnych rzeczy korzystam. Nie pamiętam, czego dotyczył ten wpis. Zupełnie nie pamiętam, ale to było pewnie z rok temu. Coś w tym wpisie było takiego, że ja uświadomiłam sobie, że mnie nie ma. I ja normalnie pod twoimi profilami nie pisałam komentarzy. Ja sobie wczytywałam, taki podglądacz byłam, wiesz. A wtedy napisałam, też nie wiem dlaczego, myślę, że to było takie silne uczucie we mnie, napisałam, że ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja nie wiem, gdzie ja zginęłam. Ja weszłam w tyle ról życiowych. Jestem, wiesz, mamą, jestem żoną, jestem pracownikiem, jestem córką, jestem przyjacielem, ale mnie nie ma. Rozumiesz, mnie samej, ja. I ty napisałeś wtedy, że ciągle to dziecko jest tam w środku. I ja się zaczęłam zastanawiać. To tak jak powiedziałaś wcześniej, jest taka masa przekaźników informacji w tej chwili. Wiesz, ja kiedyś, jak wychowywałam moje dzieci, były maleńkie i ja chciałam wiedzieć, co ja mam zrobić, żeby jak najmniej błędów popełniać. I ja nie bardzo miałam skąd te informacje wziąć, wiesz, nikt ci nie da przewodnika, dzisiaj rano to, a na śniadanie tamto, a pojutrze to jeszcze coś innego, bo każda sytuacja jest inna i każda rodzina jest inna, więc nie ma tak, że ktoś ci napisze, wiesz, konkretny dekalog, chociaż na dekalogu to akurat może i dobrze się trochę wzorować. Znalazłam gdzieś tam w jakimś kiosku książeczkę od 3-latka do 5-latka. Ty wiesz co, ja do tej pory tą książeczkę bym polecała wszystkim, nawet z dziećmi dorosłymi i dla jakby zrozumienia relacji między małżonkami, partnerami też. Ta książka była strasznie fajna, ona mi tak dużo dała. To znowu, to są te obrazki, tak? To są te zapisy, to są takie namacalne rzeczy, ale to było jedyne, co ja miałam wtedy. Natomiast teraz cokolwiek ja bym chciała, ja sobie, wiesz, wrzucę hasło w Google i leci. Ja znajdę wszystko, tylko co ja z tym zrobię potem. Wiesz co, zadałeś mi, Robert, jedno pytanie na jednym z naszych spotkań. Ja sobie tam, wiesz, gadałam, z reguły dużo gadam, buzia mi się nie zamyka. I sobie kłapię, a ty na koniec powiedziałeś, no tak, ale co ty chcesz z tym zrobić? I ja już zamilkłam, wiesz, bo możesz sobie gadać, ale do brzegu, tak? No co z tego? Co z tego wynika? To jest znak czasów, Kasia, to jest znak naszych czasów. To jest to, co mówi, to myślę, że trzeba przełamać właśnie takimi gadaniami, to trzeba przełamać, bo informacji jest mnóstwo, jest naprawdę ogrom wiedzy, bardzo łatwej do przyswojenia, tak? Ona jest do pozyskania, natomiast problem polega chyba na tym, że my jesteśmy wyprodukowani, ja jestem produktem, który nawet jeżeli znajdzie informację, czyli znajdzie coś, co do mnie dociera, to nie po to, żeby to we mnie zostało i żebym ja coś z tym zrobił, tylko ja to widzę, usłyszę po to, żeby się do tego ustosunkować. Kumasz? Bo ja muszę od razu zrobić jakiś komentarz. Ja nie słyszę, żeby usłyszeć, ja słyszę, żeby odpowiedzieć. To jest problem. A już na pewno nie słyszę po to, żeby coś z tym zrobić. Zobacz, jakie są fantastyczne zdjęcia na paczkach papierosów. Kto coś z tym robi? To jest wiedza ogromna, wiesz, możesz mieć raka, możesz mieć uszkodzenia płodu, możesz mieć, wiesz, coś tam jeszcze, nie? Ale dlaczego ja z tym nie robię nic? Przecież to jest tyle informacji, czemu ja z tym nic nie robię? Bo to jest cholernie trudne, bo muszę od siebie zacząć. A wiesz, najlepiej to jest, stąd się biorą, myślę, te pytania, co ja mam zrobić w tej sytuacji, panie doktorze, niech mi pan powie, bo mój mąż pije. Ja byłam w tym miejscu, ja dosłownie byłam w tym miejscu, ja potrzebowałam konkretów, co ja mam zrobić, gdzie mam stanąć, jak się poruszyć, żeby on przestał pić. Ja oczekiwałam czegoś takiego jak tabletka na ból głowy. Tak, ona jest łatwa. Tak, instrukcja obsługi. Tak, ona jest bardzo łatwa, ty ją łykniesz, ból głowy minie, dziękuję, wszyscy szczęśliwi. Natomiast tutaj już jak wchodzi w życie problem uzależnienia, to jest bardzo trudne, to wymaga ogromnego poświęcenia, bardzo dużo pracy, bardzo dużo właśnie przykrych rozmów, trudnych rozmów. Natomiast też ja kiedyś zauważyłam, że bo ja zawsze chciałam, żeby było dobrze, wiesz. No tak. Bo tylko, żeby było dobrze. Już ja nic innego. Czyli żeby mieć święty spokój. Tak, żeby było dobrze. I wtedy jest miło, i jest ładnie, i cukierkowo, i pachnie. I ja chciałam, żeby było dobrze. I jak było niedobrze, to ja się dalej nie odzywałam, bo to wtedy, kiedy jest niedobrze, to jest nieprzyjemnie. Więc ja nie ruszyłam palcem, wiesz, nie kiwnęłam. Ja nic nie zrobiłam, przeczekałam, przetrzymałam i znowu było dobrze. Aż dnia pewnego pomyślałam sobie, że to nie będzie fajne, to nie będzie miłe, to nie będzie przyjemne, ale i tak nie jest dobrze. Nie jest dobrze, więc albo ruszę tym palcem i będzie jeszcze bardziej przez chwilę nieprzyjemnie, ale jest nadzieja, że coś się zmieni, albo tym palcem nie ruszę i będę tkwiła w tej czarnej dziurze, wiesz. Więc zaczęły się te takie niefajne rozmowy w naszym domu, gdzie ja właśnie, czy to stawiałam granice, czy wyrażałam swoje niezadowolenie. Wiesz, to jeszcze inna kwestia jest taka, w jaki sposób się komunikujemy, bo mówię, ja akurat dowiedziałam się w zeszłym roku, jak bardzo nieskutecznie się komunikuję przez życie swoje całe, bo wiesz, że staniesz i pokrzyczysz tak, ty dziadu jeden, znowu poszedłeś i się napiłeś, to co to da? Co z tego wynika? Nic zupełnie, kompletnie. No stwierdziłaś fakt, no napił się. Ja zaczęłam tak. I ten chłop się wtedy obśmieje, albo ci jeszcze powie, aż tam histeryczka jesteś, a w ogóle to idź tam graty pozmywaj, bo wiesz, w zlewie jeszcze stoją, tak? I jest po rozmowie. Co ugrałeś? Nie ugrałeś nic. Nie dostałeś nic. Nie zmieni się nic. Więc ja się dowiedziałam, że się nieskutecznie komunikuję i to trochę pozmieniałam. Zaczęłam w nich uczestniczyć, zaczęłam je inicjować i faktycznie to, wiesz, to takie zdziwienie w oczach mojego małżonka, o czym ona mówi, dlaczego ona tak do mnie mówi, w ogóle jak to jest, że ona do mnie w ten sposób się odzywa, wiesz, bo to było nienormalne, ale ja już sobie poukładałam w głowie, że przez jakiś czas będzie zdziwiony, ale ja wywołałam to zdziwienie. Nie dlatego, że teraz się odezwałam, tylko dlatego, że milczałam przez wiele lat. To zdziwienie jest przeze mnie, to zdziwienie jest przez to, że ja kompletnie nieświadomie, bo to nie było specjalnie, to nie było dla, wiesz, świętego spokoju czy coś podobnego, to było zupełnie nieświadome, że ja dawałam pole do popisu, wiesz, facetowi do różnych niefajnych zachowań. To było bardzo nieświadome i ja rozumiem każdą kobietę, która jest w takiej sytuacji, To jest kompletnie niezamierzone. Tutaj absolutnie nie ma mowy o czyjejś winie. Ja w ogóle jestem przeciwniczką obwiniania kogokolwiek o cokolwiek, bo jak wiesz, jak wina to kara i takie tam inne rzeczy. Ja bym nie obwiniała nikogo, tak jak nie obwiniam siebie, ale tak jak mówię, ja byłam nieświadoma. Ja byłam kompletnie nieświadoma tego, co się dzieje. Tego, jakie to ma konsekwencje, tego, w którą stronę to idzie. To nie było tak, że jak ja się nie będę odzywać, to będziemy jakoś żyć. To tylko brnęło dalej i dalej. Wiesz, ja 90, może 90 kilka procent telefonów, które ja odbieram o tak zwaną pomoc, to jest od rodzin. Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć w miesiącu od gówno zainteresowanych, nie? Oni często są gówno zainteresowani niż gówno, ale w większości to jest od rodzin i kiedy ja im mówię, ej, ale okej, ja mogę pani czy panu, najczęściej pani, sorry, ale tak jest po prostu. No tak jest, tak. Nie, ja mogę pani powiedzieć kilka takich suchych faktów, czyli na ile ja przyjmuję i ile to kosztuje, bo jestem ośrodkiem prywatnym. No i wtedy, wiesz, zaczynają się kolejne pytania, a jak to wygląda, jak to się dzieje? Ja pytam, po co pani te wiadomości? Przecież to w niczym pani nie pomoże. Nie? I wtedy ja już wiem dobrze, że ona chce mieć takie poczucie, że coś zrobił, nie? A tak naprawdę nic nie zrobi. Nie? Bo ja mówię, wie pani, jak pani chce się dowiedzieć, jak wygląda terapia, trzeba iść samemu na terapię, samej na terapię. A ona niech do mnie zadzwoni, ja mu wszystko wyklaruję. Ja mu wszystko powiem, jak wygląda. Ale najpierw on musi mnie przekonać, żebym ja go przyjął do tego. Ale nie może mi pan powiedzieć, jak to wygląda, jak to... No ale pytam, po co? Wiesz, a że ja mam gębę niewyparzoną, to czasem coś chlapnę głupiego. I czasem zrażę ludzi do siebie, ale jest coś takiego, nie? Że tak z jednej strony chciałbym pomóc, ale z drugiej strony tak bardzo chciałbym go ochronić, czyli już przygotować mu mowę wstępną. Wiesz, tam jest tak. I tam jest taki pan, i ten pan to robi to, i oni robią to tamto z tamtym panem, i mają też saunę, i mają jacuzzi, wiesz, nie? Jakby przygotować takie miękkie lądowanie. A ja nie jestem zwolennikiem miękkich lądowań, bo one niewiele pomagają, znaczy jeżeli w ogóle cokolwiek. Raczej przeszkadzają, wydaje mi się. Znaczy, ja teraz pociągnę za tą moją panią psycholog, ona mi powiedziała właśnie też taki obrazek, który mam w głowie do dzisiaj, że dla pijących mężów, bo to był temat, który omawiałyśmy ze mną, dla pijących mężów żona jest taką poduszeczką miękką do lądowania. Wiesz, on nigdy nie poczuje konsekwencji tego, co robi, bo jak zapije i nie pójdzie do pracy, to zadzwoni szef, a żona powie, tak, on się źle czuje. Źle czuje, pochorował się, wiesz, ma gorączkę. No. Także... Krzysiu, ale to jest też w każdej relacji, nie? My ludzie w każdej relacji, w której jesteśmy, w której ma miejsce jakieś zaburzenie przewlekłe, to może być choroba nowotworowa, tam może być cukrzyca, cokolwiek, depresja, samookaleczenia, wiesz, hazardy i inne rzeczy, zaburzenia odżywiania, cokolwiek. Jak jestem w relacji z takim zaburzeniem, to ja zawsze wchodzę, daję się manipulować, wmanewrować, użyć jako poduszkę, jako miękkie lądowisko po jednej stronie, a po drugiej stronie jako taki kosz na śmieci, nie? Ja w taką rolę wchodzę. Jakże często to dotyczy też takich relacji, bo ty jesteś w takiej, w której rozmawiałaś z tą swoją panią o pijących mężach, ale kiedy ja patrzę na rodziców, to jest dokładnie to samo. Nie? Oni są takimi poduszkami do lądowania miękkiego i nie chcą, nie są w stanie, nie tak, że nie chcą, nie są w stanie usłyszeć, chyba że znajdą taki korytarz, krzesełka twarde na tym korytarzu i popłaczą na tym korytarzu. I zachęcam wszystkich do szukania korytarzy takich w poradniach, żeby popłakać, żeby ktoś wyszedł i powiedział, no dobra, to teraz ty. Nie? Bo to coś takiego chciałbym, żeby wybrzmiało z tych takich historii, że teraz ty. Ja się bardzo cieszę, Katarzyno, że teraz ty. Że teraz była twoja historia. To była super historia. Ja w ogóle uwielbiam cię słuchać i na grupie, i teraz dziś to w ogóle. A bardzo mi miło, dziękuję. To było super. To było super. I dziękuję ci, że zechciałaś się wychylić i że zechciałaś się podzielić tą swoją zmianą, przebudową, przemianą w życiu. Pozdrów tego swojego hopa ode mnie. Tak zrobię. Uściskaj siebie samą i bądź zdrowa. Dziękuję Ci bardzo za udział w tym spotkaniu. To ja dziękuję. Zrobiliśmy w ogóle ponad godzinę żywego słowa. Wiesz, godziny 15 minut żywego słowa. Dziękuję Ci, Katarzyno, za to. Bądź zdrowa. Nie ma problemu, wiesz, ja to jestem taka gaduła, która by Ci mogła zająć 3 dni, tak? Ale super, ja jestem przekonany, że wrócimy do tego przy okazji może też innych tematów, bo przecież ja mam sporo zaczętych tematów w tych różnych audycjach internetowych, które robię, choć ostatnio troszeczkę pomilczałem sobie, bo też potrzebuję pomilczeć. Dziękuję, Kasiu. Bywaj. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Pa. Wiele jeszcze jest takich historii nieopowiedzianych. Taka historia dzieje się codziennie wokół nas. Opowiadajmy taką historię, bo trzeba ludziom coś dać. Pozdrawiam, Robert Banasiewicz.